Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będę miał dla Was rozpakowanie sprzętu dość nietypowego, ponieważ nie będzie to sprzęt komputerowy. Ale w życiu każdego faceta przychodzi taki moment, najczęściej jest on rano, kiedy trzeba iść do łazienki i się ogolić. Jedni to lubią, niektórzy nienawidzą, natomiast można to sobie na wiele sposobów ułatwić, chociażby inwestując w golarkę elektryczną. Powiem Wam, że osobiście jestem fanem golarek elektrycznych i w życiu nie goliłem się praktycznie tradycyjnie. Odkąd dostałem w prezencie od ojca pierwszą golarkę elektryczną, a było to już ponad 20 lat temu, więc bardzo dawno, to po prostu zacząłem golić się elektrycznie i dla mnie jest to do tej pory najlepszy, najfajniejszy, najszybszy sposób ogolenia się. Po prostu moja codzienność. Od około 2 lat zajmuję się także testami golarek marki Braun i powiem Wam, że jak do tej pory miałem już, jak dobrze liczę, 4 modele w testach. Sprawdzały się one rewelacyjnie i każdy kolejny, który przychodzi, jest coraz bardziej zaawansowany, zbajerowany. Zobaczycie to dzisiaj na przykładzie dzisiejszej golarki firmy Braun. Jeśli interesują Was ceny golarek Brauna, to zapraszam zajrzeć do opisu filmu. Tam macie kilka przykładowych, bardzo fajnych, wartych uwagi modeli, a tymczasem zabieramy się za rozpakowanie. Jest to golarka od firmy Braun, najnowszy model, seria 7, czyli Series 7, najwyższa seria golarki, najdroższa, ale jednocześnie też najbardziej zaawansowany technologicznie, po prostu najbardziej zbajerowany. Jest to model 799cc, golarka do golenia na sucho i na mokro. Kartonik jest dość duży, jestem ciekaw co w środku, na pewno kilka elementów, z tyłu mi się już troszkę otwiera, natomiast z tyłu mamy takie podstawowe cechy, w pełni możemy ją umyć pod wodą. Precyzyjny trymer, ochronne etui, ładowarka oczywiście akumulatorowa, bateria litowo-jonowa o dużej mocy i czas pełnego naładowania to tylko godzina, natomiast na jedno golenie wystarczy 5 minut i możemy wtedy się golić do 50 minut non-stop praktycznie. Mamy też wyświetlacz LCD pokazujący status baterii. Co do tych baterii, warto się na chwilę tutaj zatrzymać, ponieważ robiłem kiedyś poradnik o golarkach, więc pamiętam te parametry, jeśli chodzi o baterie, nie tylko o baterie, o wszystkie generalnie elementy takiej golarki, to różnica jest taka, że w tanich golarkach baterie trzeba było ładować 4, 8, nawet 16 godzin i rozładowywało się po godzinie lub mniej. Czyli po prostu bateria wymagająca bardzo długiego ładowania, a potem szybko się wyładowująca. W golarkach Brauna, tych, które doświadczyłem, czyli serii 3 i 5, te baterie były już dużo lepsze. Tu mamy jeszcze klasę 7, więc powinno być jeszcze lepiej. No i chyba w zestawie będzie też stacja czyszcząca. Dane mi było testować to przy jednej golarce, bardzo fajna rzecz. Trzeba tylko co jakiś czas kupować takie wkłady ze specjalnym płynem antybakteryjnym. Jest to jakiś wydatek oczywiście, natomiast czyści nam to urządzenie, ta stacja dokująca, po prostu golarkę sama, bez naszej pomocy. Ta golarka zawsze jest, nazwijmy to, wysterylizowana, gotowa do użycia. Środek czyszczący jest na bazie alkoholu. Automatyczne ładowanie przy okazji golarki, jak jest w tej stacji, gdzie nie musimy podpinać osobno przewodem tej golarki. Przy okazji czyszczenia golarka też jest smarowana, więc też nie musimy żadnych kropelek tam ręcznie nanosić na ostrza. 3 tryby i automatyczny wybór programów. Mamy nawet suszenie indukcyjne. Ciekawa rzecz. Całe czyszczenie jedynie 25 sekund. Bardzo szybko w golarce bodajże serii Hugo Boss, to była seria 3, jak dobrze pamiętam, to trwało to ładnych kilka minut, a to 25 sekund, więc mamy umyte, usunięte bakterie, naoliwione oraz też suszenie. No, trzeba powiedzieć, że brzmi świetnie. I teraz technologie. Technologia soniczna z trybem turbo, czy jakieś pulsacje, które pewnie pomagają tym ostrzom poprzez takie mikroruchy dopasować się do kształtu, konturu twarzy, lepiej wyłapać po prostu włoski, szczególnie w trudnych miejscach. Jakieś spersonalizowane tryby, mamy przycisk plus minus, żeby to sobie chyba wyregulować. System aktywnego unoszenia włosków, czyli taki system pomocniczy, pozwalający po prostu golić bliżej skóry, lepiej na dłużej. I poza ostrzami mamy też folie golące i jak widzicie w pełni elastyczny, ruchomy system, czyli głowice przemieszczające się niezależnie, w przeciwnych kierunkach nawet, i sama głowica też się dopasowuje do konturu twarzy. Tak więc powiem Wam,
Już zapoznając się z kartonikiem, jestem pod wrażeniem, natomiast nie mogę się po prostu doczekać pierwszego golenia tą golarką. I dobrze, już rozpakowujemy. Najpierw instrukcja. Wszystko ładnie rozpisane, rozrysowane. Jak to u Browna, dość bogato. Następnie, po kolei może. Mamy zbiorniczek z tym płynem, to się wkłada do stacji dokującej. Jak dobrze pamiętam, to chyba co 3 miesiące trzeba to wymienić. No i też to starcza na kilkanaście, czy tam kilkadziesiąt nawet czyszczeń, więc fajna rzecz generalnie. Tu mamy przewód do tej stacji dokującej, żeby to sobie doładować. Następnie sama ta stacja, baza, elementy błyszczące na górze i front, też fajnie to wygląda. Tak jakby brokat, jakieś tam ziarenka zatopione, robi to całkiem fajne wrażenie. Miejsce na podłączenie tego i tak jest zamknięte, tak sobie zwalniamy. Tutaj po prostu wkładamy ten płyn, jak to sobie zdejmiemy. Tak więc podobną rzecz już testowałem, więc zasada jest ta sama. Aha, i mam tutaj wskaźnik poszczególnych etapów. Dobra, mamy power. Też wydaje mi się, że golarka będzie czyściła się automatycznie, jak w tym modelu, co kiedyś testowałem, po prostu jak ją włożymy. Mam też wskaźnik poszczególnych faz czyszczenia. Oczywiście logo Browna też tutaj jest. Mamy styki do ładowania i tutaj sama golarka nam wejdzie. Poza tym jeszcze taki mały pędzelek do czyszczenia ostrzy głowic. Natomiast można to sobie umyć wodą ciepłą, bieżącą i to jest według mnie najlepszy system czyszczenia golarek, szczególnie Browna. I mamy etui twarde, z takiej twardej skóry, czy tam ekoskóry. Otwieramy i tam, najnowsza golarka Browna Series 7. Powiem Wam, że taka dość ciężka, ale to właśnie myślę, że robi dobre wrażenie, pozytywne wrażenie, ponieważ mamy uczucia, że to jest jakaś golarka taka z bazarku za 20 zł, pusta w środku, naprawdę sprzęt dobrze leży w dłoni. Ja mam dłonie dość duże, więc tutaj fajnie dopasowuje się. Mamy oczywiście dużo gumowanych elementów, żeby ta golarka nie wypadła nam z ręki, chociażby pod prysznicem. Tu też miejsce do przytrzymania kciukiem. Aha, tutaj mamy wyświetlacz baterii Hygiene, czyli wskaźnik baterii i wskaźnik zabrudzenia bodajże. Przetestujemy to sobie, będziemy wiedzieć lepiej. Trimmer. Zobaczcie, co ciekawe, w tym modelu trimmer mamy z przodu. Na ogół jest on z tyłu golarek, ale tu wymusiło to pewnie fakt posiadania tych styków z tyłu. Aha, i golarkę możemy też podpiąć bezpośrednio. Te przyciski plus minus, które widzieliśmy w instrukcji, oznaczenie wet and dry, oczywiście logo Browna i głowice. Zobaczcie, już widać teraz, jak to się rusza. Mogą niezależnie wyginać się w każdą stronę i sama głowica też pracuje tutaj pod dość dużymi kątami. Mamy przycisk lock blokujący i OK. Pod spodem mamy elementy napędowe tej sekcji tnącej i to mamy jako całość. Czyli pewnie jeśli chcemy po jakimś czasie wymienić sobie te głowice, to kupujemy cały taki element i montujemy tutaj. Tak więc pomyślane całkiem fajnie moim zdaniem. I jeśli chodzi o materiał wykonania, z tego co tutaj sprawdzam, widzę, wydaje mi się, że cały front jest z aluminium, aż dotąd. Tu mamy już, tak, tu mamy już elementy plastikowe i obudowa głowicy to już jest też chyba plastik. Oczywiście ostrza to stal nierdzewna najwyższej jakości. To możemy spokojnie polewać wodą, płukać, zostawiać mokre. Nic nam nie zardzewieje, nie stępi się od kontaktu z wodą. Więc to jest bardzo duża przewaga nad jakimiś tańszymi golarkami. Dlatego ja się biorę za testy. Za jakiś czas wracam do Was z pełną recenzją. Podsumujemy ją sobie dokładnie. Być może też jak w poprzedniej recenzji golarki zobaczycie też taki praktyczny test golenia. No dobrze, to by było dzisiaj na tyle. Jeśli interesują Was ceny golarek Browna, to macie je w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!